Cześć kochani, witajcie w pierwszym odcinku z gry Portal Knight. W pierwszym i nie wiem czy ostatnim, może ostatnim, może i nie, wszystko zależy od was. Musicie mi dać znać, czy chcecie, abym zrobiła z tego serię. Na razie zrobię taki jeden odcineczek z gry, która właśnie pojawiła się na Steamie. Jest ona we wczesnym dostępie. Jest ona świeża. Jest ona fajna. Dużo nie będę gadać, bo sama nie lubię jak ludzie nagrywają coś i gadają przy tym zbyt dużo, zanim zaczną nagrywać. Zawsze to przeskakuje, bo nie chce mi się słuchać gadania bezbędnego, bo gra jest zrobiona przez tych i przez tamtych, bo gra jest taka, bo gra jest podobna do tej gry. Dobrze, co my tu mamy? Tworzymy sobie postać i możemy być wojownikiem, możemy być rangerem i możemy być magiem. Dlaczego ten ma łuk, ten ma miecz, a mag nie ma... Ona w ogóle wygląda jakby była w piżamie. Jaka słodka, jeszcze nie widziałam postaci, widziałam tylko jednego gameplaya, dwa odcineczki z tej gry i po prostu ktoś tam grał sobie panem, ale ta dziewczynka jest taka słodka, że o masakra w piżamce. Ja chcę być w piżamce, chcemy być magiem, będziemy magiem w piżamce, ale słodki. Dobra, mamy fryzury. Kitolec. Fajne. Parkoczek. Wow. To takie trochę męskie te fryzury. A nie, no pół głowy nie będziemy mieli, a wygolone. Aha. No dobra, to weźmiemy sobie może taką, taką dziewczęcą, co? Albo może takiego kitolca. Zrobimy taką... rudą? Dobra, zrobimy jej czerwone włosy. Albo takie, o. Zrobimy takie. W ogóle tworzenie postaci, lol. To było fajne, ale gdyby miała trochę więcej włosów naokoło. Może będziemy mieli taką fryzurę? Mam zawsze problem z tworzeniem postaci. Bo nie podobają mi się w sumie żadne włosy tutaj do dziewczynki. Myślę, że w sumie ten koczek jest najfajniejszy. No nie, serio? Dobra, chyba trzeba to dopracować. Pani czarodziejka z... Nie no, myślę, że z takimi włoskami, o. Dobra, dalej. Uszy twoje. Twe uszy. O matko, jakie uszy. Małe, zwykłe kolczyki, kości. Myślę, że zrobimy jej takie... Gdzie to jest? Kolczyczki zwykłe. To jest chyba odcień skóry, domyślam się. No właśnie. Myślę, że zrobimy jej normalny. Teraz buźka. Buźka, buziaczka. Nie, no, przestań się ruszać. Oczka. Jakie fajne, uśmiechnięte, takie, nie wiem, z Lego mi się kojarzy. Tu masz rzęsy, tu też masz rzęsy. O, tu jesteś taka zła. To takie... O... To też takie trochę złe. Kolor oczu, wow. To jakby trochę popiła. Zielone. I usta, uśmiechnięte, różowe. Smutne. Dobra, wiecie, który mi się podobał? O, ten taki. Albo ten. Trójkącik. Pokaż jeszcze, jakie oczy masz inne. Ojojku. Dobra, weźmy takie. Oczy oczęta. A głos. Dobra. Dobra, ten. Dalej, będziemy się nazywać... No, będziemy się nazywać... Czarodziejka z... Księżyca. Tak. Czarodziejka z Księżyca, level zerowy. O, możemy grać publicznie, możemy grać prywatnie, możemy grać z friendsami. Więc ja sobie zacznę prywatnie. możemy mieć jeszcze cztery postacie. Join. Jakie join? Play. O, tworzymy świat. Okej.
Universe 1. Nie możemy go jakoś nazwać, czy nie wiem, jakaś wielkość? Dobra, chyba nie. Ja dokładnie nie wiem. O, a tego to nie widziałam. No, po wstępie widzicie, że jesteśmy rycerzami, którzy przywrócą światło w portalach, czyli właśnie w sumie dlatego ta gra się tak nazywa, bo tu jest dużo związanych rzeczy z portalami. Ha, jesteśmy! Tudum. Jesteśmy w Minecrafcie kolejnym. Nie, żartuję. To Minecrafta to tu nie mają nic wspólnego, nic podobnego. Dobra, ojej. A, slime! A, strzelaj! Widzicie, kamera się zmienia podczas walki. Po lewej u góry mamy... Ale fajnie, Boże, jak to mi się podoba. Czekajcie, bo teraz chciałabym tylko jeszcze zobaczyć, jak zmienić widok. Powiem, że można jeszcze zmienić widok na pierwszą osobę. Oj, to nie to. To też nie to. To też nie to. To też nie to. Dobra, nieważne. Dobra, możemy to rozwalić różdżką. Możemy nacisnąć... Open the backpack by pressing B. I przenieść swoje minorpotki. Tak, jeżeli w tym tygodniu kupicie gry, otrzymacie takie... takie pierdołki, ile akcesu można powiedzieć. Dobra, to mamy przenieść. Ja sobie to wezmę na ostatni slot, jak zwykle, jakieś potki. Tu mamy naszą postać. Naszą słodką czarodziejkę w piżamce. I ona założy sobie właśnie tego Early Accessa, który nam daje plus 1% do mana regeneration i plus 1 do regeneracji życia. I mamy takie, ha, jesteśmy Superman. O, fajnie, kółeczko się kręci. Jaki czad. W plecaczku mamy jeszcze coś takiego. Jeszcze nie wiem, co to robi. Po prostu taki, o, taki furniture, czyli wiecie, taki, o, żeby sobie postawić. Jezu, ale nie jestem przyzwyczajona tak do tej kamerki. Jak weźmiemy sobie pusty slocik, o. O Boże, to nie wygląda fajnie. Dobra, ona później będzie miała w ręku na przykład, wiecie, jakiegoś... jakiegoś aksa czy coś. O, tak, może sobie, dobra. Co my tu zbieramy w ogóle, bo ja tak rozwalam i patrzę. Cotton i cotton seedsy. O, a tutaj mamy jakiś krzaczor z... Berries, okej. Okay. Takie wiecie, jakieś poziomki, malinki, takie pierduki. A tu mamy slimy. Czyli bierzemy różdżkę i... Au, au, au. To, ale ona napierdziela tą różdżką. Ojej. Papuga! Jejku, jajko. Zabiłam papugę. Ciężko się tu trochę steruje, muszę przyznać, ale... Wiedziałam, że jak wezmę tego, jak wezmę rangerkę... Nie rozwalaj! Nie rozwalaj wszystkiego, koleżanko. Tu masz coś. Nie! Wiecie co, otworzymy sobie backpack przez klikanie B. To wszystko idzie tutaj. Teraz wam pokażę, co to wszystko jest, bo też sama w sumie nie wiem. Rozwalaj klocka. Tego też. Ja chcę tutaj... O! Zboże! Dobra, co mamy za ten, za misję? Środkowe kółko... Aha, dobra, nie przeczytałam. Środkowe kółko, żeby zmienić sobie widok. Taki właśnie. Albo taki. Ja myślę, że sobie zostawimy na razie taki. Naciśnij na enemies i lock them. Ale nie wiem, jak ich zablokować. Dobra, idziemy szukać jakichś enemiesów. Czekajcie, bo ja tu widzę dziurę, czy mi się wydaje? Tam jest dziura? Czy to są jakieś bugi? Nie no, tam jest...
Czekajcie, bo to jest jakieś zejście? I to jest koniec mapy już. Bo tutaj właśnie... A czy ja mogę spaść? Chyba mogę, więc... Tam chyba ta dziura prześwituje tu na zewnątrz. Ale beka. Czy ja słyszę, co się dzieje do mnie? Nie. Ogólnie te mapki są takie małe, ale widzicie... A, nos mnie sędzi. Dobra, nieważne. Idziemy szukać... O, domcio. Patrzcie, jak fajnie się questy zmieniają właśnie, jak się podchodzi. To jest farma kotonu. A że na farmie kotonu rycerze tutaj tworzą swoje armory. Więc domyślam się, że na początku będziemy tworzyć armor właśnie z kotonu. Napraw zepsuty workbench. I mamy wykrafcić jakiegoś sobie roba. Czyli wiecie, jakieś ubranko. Ale jestem w piżamce chodzić. A co to? To jest klocek? Nie. Co? Dlaczego? Aha, to chyba jest niewyrośnięte zboże. Ups. Fajny ten domek, ale trochę się zepsuł. I F. I tu mam upgrade. Potrzebujemy 4 kawałki drewna. No to biegniem. Drzewa, ścinamy drzewa. W ogóle muzyczka w tej grze jest taka przyjemna, taka... relaksacyjna. Czekajcie, bo coś tu jest. Jest slime. Hono! Aha, mam... nie wiem. Czekajcie, jak mam to zablokować go? Click on enemies to lock them. No przecież kliknęłam. Ten quest się chyba zacina. Aha, dobra, nie doczytałam questa, ja mam nacisnąć spację, zablokować i tam tego, zrobić tego, unika jakiegoś. Tak to jest, jak się nie czyta. A tu mamy portal. Ale on jeszcze nie działa, bo jak widzicie, ma dziury. Możemy sobie przechodzić przez niego i nic się nie dzieje. Dobra, chodźmy zabić slime jeszcze raz. Poczekajcie, bo go zabiłam i nie ten. Ho, ho! To się nazywa, co? Na. To się nazywa. Dobra, to już teraz wiem, jak robić uniki. Dobra, gdzie jest ten dom? Tam. Takie fajne, takie żółte test. Kulki są pomarańczowe nad, nie wiem, nad budowlami, tak wychodzi na to? Czy jakieś budowle? Ogólnie ten świat jest bardzo malutki, bo spójrzcie. Chodźmy na górę. W ogóle każdy praktycznie mobek wyrzuca trochę życia, więc... Ach, tam nie wskoczę. Dobra. A w ogóle spójrzmy, co mamy w plecaku. No to, mamy cotton seeds, alabaster bush, no to pewnie nam berisy daje. Mamy wodę, mamy jajko, mamy dirt, mamy właśnie kawałki portalu. Tu mamy nasionka, tu mamy właśnie cotton i zboże. Mamy drewno i tu mamy więcej nasion. No dobra. Dobra, rozwal różdżką, niech będzie. Dostałam normalnie achievementa. Baby steps, okej. Okay. Patrzcie, tu tam już się kończy, tam jest trochę jakaś górka i tu już się kończy. No ogólnie świat jest bardzo mało, bo zaczynając też od tego, że ten świat... Coś jest tam jest na E, bo cały czas mi tu się świeci coś. Aha, że możemy tu zrobić. Zacznijmy od tego, że to jest taki, wiecie, tutorial. O tak, ten świat to jest taki tutorial, który po prostu nam mówi, zrób to, zrób tamto, zrób siamto. Już chciałam zrobić unik, ale prędzej go... O, jak podchodzimy do jakiegoś przedmiotu, z którym mamy związane właśnie jakieś questa, to nam się ten quest rozwija, to jest super. Dobra, mamy naprawić F. Tutaj upgrade'ować. Wow, tylko ten workbench jest większy od nas. To sięgnie do piły. Dobra, to jest nasz workbench, czyli nasz stół do krawcenia.
Możemy zrobić jakieś fajne bloki. Możemy zrobić cotton cloth'y. Możemy zrobić takie sianka. Możemy zrobić tutaj takie. Wow. Ale ja słyszę, że coś do nas idzie. Tu po tej stronie. Coś tu łazi. No właśnie. Muszę przestać atakować, żeby zrobić unik. Dobra. Chyba wszystko. Już nie słyszę tu nic więcej. Dobra, mamy teraz wykrafcić jakiegoś roba. O, możemy zrobić pika. Dobra, wiecie co, ja pójdę jeszcze po trochę drewna. Dopóki jeszcze nie jest całkiem ciemno. Ty drzewo. Tam jest slime. W sumie nie chciałam go atakować, chciałam drewno. No właśnie, drewno, ale... Jak już wszedł, na, że tak powiem, na linię, no to umarł. Nie wiem, czy granie jest za głośno. O kurde. Można sobie zmienić, że kamera się nie będzie tak ustawiać jak gdyby walki inaczej. Mi się to osobiście bardzo podoba. Naprawdę bardzo mi się to podoba. W nocy jest więcej mobków z tego, co zauważyłam. Siap. Dobra, możemy wykopać ręką trochę kamienia? O, zdobyliśmy jakiegoś tego questa. Nawet nie widziałam. Nie wiem, jak rozwinąć te questy. Czekajcie, jak weźmiemy sobie tak. To jest mapa, to jest ten. To jest ten. Dobra. Nie ma tutaj questów, spoko. Później. Nie! No właśnie, i to jest to. To jest bardzo głupie. Że tym samym guzikiem wydobywamy i tym samym guzikiem stawiamy klocki, więc jeżeli pod slot, którym akurat sobie kopiemy, wpadnie nam coś, to postawimy to bez sensu. Ale spoko. Dobra, ile mam tych klocków? 6. Dobra, wezmę 7 i 8 tylko. Drewna mamy jakoś wyjątkowo dużo, więc wracamy do domu. Da się szybciej biegać? Shift nie. Nie da się szybciej biegać. Czy to drzewo tu urosło? Dziękuję. No i dobra. Oho! F. Co my tu możemy zrobić? O, ja bym chciała to. Pikaksa. Yay, achievement! I on idzie tutaj, a to idzie pod dwójeczkę. To idzie w ogóle tutaj. Jeszcze możemy zrobić... No to akurat nam niepotrzebne, bo to nie dla naszej profesji. Ale właśnie, musimy zrobić to. A, to nam pokazuje, że co mamy zrobić. Niebieskie! O, patrzcie, scout, jakie fajne zielone ubranko ma. Ale my mamy za to fajną czapkę. Dobra. Potrzebujemy cotton cloth, czyli to. Raz, dwa, trzy, cztery. O nie, zrobimy na maksa. I musimy to wziąć. Fajny, podoba mi się dźwięk w tej grze. Nie wiem, jakiś taki problem? Fajny. O, i możemy zrobić sobie kamizelkę. Nie będziemy mieć piżamki. Możemy sobie zrobić rękawiczki. No i gacie w sumie pod kolor musimy sobie zrobić. No i tą fajną czapkę. O, patrzcie. Wyliczone co do jednego kawałka. Teraz bym chciała zobaczyć, co to mi daje. To mi daje armor 10 i many plus 25. To mi daje armor 2 i ma życia 25. To mi daje armor 7 i spell damage a, odporność. No, odporność 5 może być. Wolałabym na jakieś atak. A tu mana plus 15. Teraz musimy to założyć. Musimy założyć naszą piżamkę zdjąć. A jeszcze widać, że mam piżamkę pod spodem. To nie tak źle. Okej. Okay. Spodnie. Haha! Dalej wyglądamy jak w piżamce. Jeszcze ad. O, już teraz w sumie nie widać nam rączek. Oj, włosy! No nie, teraz to my wyglądamy jak jakiś, nie wiem... Dziad. Czarodziejka z Księżyca, cana niebiesko. Dobra, musimy chyba te wykraftować. Raz, dwa, trzy, cztery bodajże? Mamy, ale jakie te skrzynie? Skąd te skrzynie?
Mamy postawić 5 tych bloków takich, żeby odbudować farmę. Weźmy sobie jedyneczkę i usuniemy to, co zepsute. Mamy jeden. To jest stołek też. Zrobimy tak. Chyba nie możemy tego... Nie, to możemy to zepsuć. A, tu są skrzynie, dobra, widzę. Oj, to tylko jedno uderzenie? O kurde, ile klocków. Mamy postawić ich 5. No dobra. Raz. To one się fajnie wpasowują, patrzcie. 3, 4. Ale tylko 5? Moglibyśmy odbudować ten domek, ale... Nie wiem, czy jest sens. O! Ale fajnie! Możemy zrobić drzwi. Jakoś trochę dachu nam brakuje. I w sumie ten. Ja bym chciała tutaj tak zrobić. O! Aha! Ale fajnie! Dobra. Co teraz? F? Ale F do czego? Aha, do tej tabliczki. Dobra. Teraz myślę, że musimy podejść do portalku. To jest w ogóle cykl dnia i nocy. Swoją drogą. Chyba zapomniałam o tym powiedzieć. Tu jest jeszcze jakaś tabliczka. Tego nie widziałam nawet wcześniej. Ten koleś tego oglądał, chyba nie. Zasadź seeda za każde drzewo, które zetniesz. Dlaczego? Nie, niż drzewo. Aj, nie niż płotu. No wiecie, żeby nie niszczyć zieleni, to jeżeli zetniemy drzewo, to musimy zasadzić nowe. Muszę zobaczyć, jak się sadzi. Opa, opa. Dobra. Dobra, to zasiedliśmy strasznie dużo drzewa, więc teraz zobaczymy, jak się sadzi. U. Tam kratkę odstępu. Tutaj dwie. Nie wiem, ile w sumie chcieliśmy drzew. Myślę, że zasadzę więc. A, już? A to może nie zasadzę więcej. Co tu mamy jeszcze? A, jeszcze mam jakieś inne drzewo. To też zasadzimy. O. Dobra, jest farma drzew. A tu jest jeszcze strasznie dużo. No dobra, ale ja nie potrzebuję aż tyle drewna. Chcę portal. Ja nie wiem, gdzie on jest. O, tam. Powinien nam się pokazać quest, jak do niego podejdziemy. O, właśnie. Mamy postawić 4 blue portal stony w te puste sloty. I przejść przez portal. A że ja już zrobiłam to... Więc bierzemy klocki. Raz. Raz. Dwa. Trzy. 4. Wow. Właśnie, bo takie ziomki wychodzą czasami, jak się buduje taki portal. Jakieś takie super ziomki. Wolę się odsunąć. A dlaczego by nie wyszły? Widzę slajma. Czasami wychodzą. Ale nie wyszły, no dobra. To dobrze. Znaczy, no nie wiem, czy dobrze. Chyba dobrze. Ej, jeszcze nie byłam tutaj. Czy coś mnie tutaj próbowało zaatakować? O, patrzcie, slime tutaj. On tu wskoczył! Skoczne. Nie niszczy wieży. Zrobimy kamikadze! Ciekawe, czy jest jakiś ten koszt upadku z wysokości. Patrzcie, zadają serduszka właśnie, jak się ten zabije. Ciach! Szkoda też, że bronią się rozwala bloki, bo czasami... Czasami nie mogę... A co to jest? Aha, możemy sobie odblokować kamerę, dobra? I tabulatorem switchować. Dobra. To w niego sobie możemy bić. Ciekawe, czy coś się stanie. Jego... O, mam cień, patrzcie, mu cień tam. O, jak tak wyglądam, jak na miotle.
Ale beka. O, właśnie zmieniłam target, tak, żeby sprawdzić, jak to wygląda. Ale dobra, ze slamów nam lecą właśnie te kawałki portali, lecą... leci woda. W sumie nawet jeszcze nie wiem, do czego jest woda, ale niech sobie leci. Tam coś lata. Jakiś smoczek, ej, a to jest ta papuga chyba. Chodź tu. Ja chcę jajko. Dawaj, jee, mamy jajo! Mamy jajo. W sumie nie wiem, do czego jest jeszcze jajo, domyślam się, że do jakiegoś... Uj! Ej, kto ty jesteś? Pokaż. Kopanie z kilofem jest o wiele szybsze. A, faktycznie. Patrzcie, ukryta kopalnia! Albo ukryty skarb. Ej, mamy tutaj jakąś szkatułkę. Wow. Ej, to te światy trzeba dobrze zwiedzać. Tylko, że to jest taki tutorialowy, wiecie, właśnie jest tabliczka, nie? Że to jest tam i tak dalej. Ale czekajcie, co my tu dostaliśmy? Kwarc. Ale jakby surowy kwarc, taki wiecie, niewyszlifowany. Muszromka dostaliśmy, te kawałki, w sumie to nic takiego. Ale ciekawe jestem, do czego jest ten kwarc jeszcze. Jakiś spadek FPS-ów mnie tutaj napotkał. czekajcie, jeszcze co mam? Dungeon Tower, no właśnie, gdzie była tamta wieża? Bo ja już się zgubiłam, moja orientacja w terenie to jest po prostu... A czemu to jest zielone, a tamte są pomarańczowe? To jest pomarańczowe i tam to jest zielone. Domek jest zielony, to jest zielony. Aha, to wydaje mi się, że to są questy nam pokazuje, że powinniśmy tu zrobić. Teraz jak pójdziemy tutaj, zaliczymy, to też powinno się zrobić zielone. Tak mi się wydaje, popatrzcie, domek jest zielony i tam jest zielone. Ho! Dobra. Chyba nam się nic nie dzieje. U góry byłam, to idę na dół. A mogę skoczyć na sam środek? Zabiję się. Uwaga! O, nie ma obrażeń w upadku. Normalnie aż mnie ścisnęło, jak leciałam. Jeszcze chciałabym pochować te rzeczy. Widzę, że wszystko wpada do ekwipunku, więc ja bym wolała. Dobra, uwaga. O! Zabij go szybko, zabij go! O, dobra, umarł. Mamy kości. Zaraz będziemy mieć level. Nie wiem, czy widzicie, u góry się pojawia zawsze, jak exp dostajemy. Tam jest tak ciemno? A nie, to światło tak ciemno pada. Nie ma tu nic? Nie ma. A mogę wziąć kości? Nie. O, stone brick. Nie będziemy psuć. Przeczytaj. Tak, adventures, czyli wiecie, no ci, co tam szukają przygód, za ciężką pracę i wysiłek, dzięki temu się dostali tutaj, no to dostają zasłużoną nagrodę. Poszukiwacze przygód. Jej, mamy level! Mamy level, ale znowu dostaliśmy tylko kwarc, pocjonkę, cotton i szardy. No w sumie tutaj dostajemy przedmioty, które są nam potrzebne jakby do zrobienia tych misji, nawet jakbyśmy... Ej, patrzcie, jakie oszustwo. Muszę rozwalić teraz, żeby stąd wyjść. Ja bym chciała nie psuć tutaj, bo to jest bardzo ładne. O, zamknijmy drzwi za sobą. Żeby przyciągu nie było. Open... A, mamy kolejnego skilla w sumie. Żeby otworzyć C. O. Speed i range power, ale speed właśnie w chodzeniu. Mana point, spell power i health. To w sumie te klasy nie mają zbytnio magic mind. Inteligencja o 30%. Aha, o, jeszcze mam to nacisnąć. Aha. Okej. Okej, czaję. Malutkie to drzewko, ale niech będzie, wiecie. Dobre to na początek. Gra jest jeszcze właśnie, jak mówiłam, we wczesnym dostępie, czyli... No,
Jeszcze będzie rozbudowywana, mam nadzieję. A jak na ten moment naprawdę jest bardzo fajna. Grafika mi się tak podoba. Właśnie ta grafika mi przyciągnęła. Jest taka, jaka bym chciała. Po prostu, naprawdę, nie za słodka, ale też nie straszna. No po prostu jest wspaniała. Uwaga, przechodzimy przez portal. Wstrzymaj swe konie. Jest niebezpieczne. No nie, no dobra, nie idziemy. No ale właśnie powinniśmy... No ale teraz już... Napisałam, że nie chcemy iść, ale... Bo to byłby trzeci quest, żeby przejść przez portal, ale portal nam mówi, że mam niezaliczone podstawy. A podstawą było, żeby przejść przez portal. No to takie trochę... Trochę dziwne. Ale okej. Jesteśmy... Mapa. Dusty Mountains, czyli jakby... No pustynia, ale ogólnie to taka... Zakurzone góry. Dobra, i tu możemy sprawdzić sobie tak, jakie potworki występują tutaj w tej lokalizacji. Czyli mamy jakieś magma magoty, dusty magoty, to są takie robale te spod ziemi, co wychodziły. Greenhorn grunt i sand shell. Tutaj jakie rośliny występują? Występuje tu agawa. No i jakie surowce, czyli mamy tutaj copper ore i mamy ten kwarc. Możemy tu ustawić jako dom, ale jeszcze nie wiem, co to daje. Ale, aha, czyli daje to pewnie, że naciśniemy tutaj i nas przeniesie do domu. Jeszcze nie wiem, co to robi. Na razie w ogóle tego nie naciskać. Czy to jest ta agawa? Tak. Ja muszę wziąć moją różdżkę do ręki i zabić tego trolla. Czy tam orka. Nie wiem, co to tam jest. O, jest Greenhorn Grunt. Szybko zabij go! O, on się boi. Co nam dałeś? O, robal! Copper ore i woodlexy. Oj, do mnie czymś strzelasz. Woodloxy. Oj, dobra, tu też jesteśmy już na krawędzi mapy. O, fajnie. Patrz, co tu jest. Dobra. Copper, akurat, no wiecie, miedź, tak po polsku mówiąc. Jest tutaj nam bardzo, bardzo potrzebna na początku. Tyle wiem. I najlepiej jej zbierać jak najwięcej, a zwłaszcza nazbierać jej trochę, zanim wyruszy się do następnej mapy, bo w następnej mapie już nie ma na przykład miedzi, tylko jest już coś innego. Muszę czekać, muszę wskoczyć tu, dobra. Czyli tak, tu mamy jakiś... Nie wiem, coś. A mamy tutaj też kulki, czy tu już nie? Tu już chyba nie mamy kulek, gdzie quest... Tu już nie ma questów w ogóle. Właśnie tu już nie ma questów, bo w tej grze ogólnie nie ma questów, tylko to jest taki sandbox i tutaj się robi co się chce, się zwiedza, się buduje. A ogólnie pierwsza mapa była taka właśnie, wiecie, tutorialowa, dlatego no, mówili nam, co mamy robić, żebyśmy się zapoznali z grą. Bardzo fajnie to było zrobione. Kurczę, ile tego jest, patrzcie. Wykopiemy sobie trochę tego kwarcu. Kurczę, ja wiem, że jego tu jest pełno i... dobra. Dobra, już nie zbieram, bo mi się nie chce. Wolę koper, bo z niego będzie bardzo dużo rzeczy trzeba robić. Czekaj, ja muszę zwiedzić tą mapkę. Tu się wydaje, że mniej widzimy, dlatego ja wolę tak. Ale wiecie co, ja sobie kaktusa. To chyba... Nie, to nam woda i kaktus seedy. O, tu jest portal, dobra. Tu jest portal i właśnie nie ma go zaznaczonego. I kurczę... Dobrze, że te mapy są takie malutkie, to ja się przynajmniej nie zgubię. Ale tam coś... O! Jaka dziura! O mamo! Tylko, że najlepsze jest to, że... Czekajcie, po cenie. To nie. Tu też nie. Tu. Możemy chyba zrobić sobie o 6 kawałków. I możemy w tym momencie już uruchomić sobie kolejny portal. Jak sobie je tutaj postawimy. Dlaczego ja nie mogę nakierować? O. Ale ja na razie nie będę tego robiła. Jeszcze ostatniego nie będę kładła, bo później przez przypadek w to wlezę i na tym się skończy. Co jeszcze chciałabym wam pokazać? Ale dobrze! Haha! Mamy drugi level. Oh! Ile kopru. Kopru. Do obiadu.
Ale Beka, no nie wierzę. Ta gra jest niesamowita. Zresztą ja się jaram zawsze jakąś nową grą. Jak zresztą zauważyliście. No i wracając do tematu, który poruszałam na samym początku nagrywania, dajcie mi znać, czy chcecie, żebym kontynuowała serię. Może tak, czy chcecie, żebym nagrała kolejny odcinek z tego, o tak. Zobaczymy, jak to rozegramy. Zobaczymy, może zdarzy się tak, że po prostu zacznę jakiegoś multiplayera grać tutaj. Jakąś kooperację, ponieważ ta gra właśnie jest też na multi, a dokładnie na współpracę. Więc fajnie by było tutaj we dwójkę sobie latać, myślę. To są na razie takie, wiecie, mapy początkowe, więc no, poziom tutaj walki czy coś jest taki mały. Możesz sobie pomyśleć, że to... Ej, kim ty... Au! Kim ty jesteś? Ej, ja zrobiłam... Umieraj! Prawie pół życia mi zabrał. I dał mi torcza. A moja różdżka się zepsuła. Kurde. Czekajcie, bo właśnie spójrzcie sobie na mapkę. Ja to oddalę. To jest świat, to jest drugi świat. Tu mamy jakiś kolejny i tu już jest jakaś roznoga, że z kolejnego możemy w dwa miejsca. Tu znowu do jakiegoś jednego. Tu mamy jakiegoś bossa już. I tutaj, zobaczcie, no trochę tego jest, myślę. Ale, a czy to się, to jest taki... Wydaje mi się, że to nie... Koło jest tam... A nie, dobra, to jest koło, bo takie jakieś, nie wiem... No myślę, że tego jest sporo, zwłaszcza jeżeli każda mapa będzie, nie wiem, trochę większa i trochę trudniejsza, no to czeka nas tutaj spore wyzwanie. Wiecie jeszcze, co bym chciała wam pokazać, to że naciskając na M możemy zrobić coś takiego właśnie i przenieść się do pierwszej lokacji. O, ten ekran jest fajny, taki wiecie, jak jesteśmy w takim tunelu. I jesteśmy w Peaceful Hills, czyli takie spokojne wzgórza. A czemu ten Giant Tower nam nie zaliczyło? Czemu to jest jeszcze pomarańczowe? Halo? Czekajcie, tam podbiegnę. Zobaczymy sobie, co oni tutaj od nas chcą. Halo? Może pójdziemy na górę? Aha! Find high lookouts to get a better overview of the island. No dobra. To mamy tu wejść, tu i tu? I co, mam sobie obejrzeć całą tą wyspę? Czy mam wejść na najwyższy szczyt, czyli tam? Może tam będzie jakiś skarb? Ej, oni się respią, bo portal jest otwarty, patrzcie. A może one się respią tylko w nocy? Właśnie te dziady, bo one są już groźne. Bo tamten, jak widzieliście, był taki wojownik jakby... ognia, a ci są lodu i... Oj, nie mogę tu już wyżej wejść, więc... Wiecie, nie wiem, quest się nie zaliczę, albo po prostu nie wiem, o co im chodzi za bardzo. Bo niby mamy znaleźć jakiś najwyższy punkt. Żeby mieć lepszy widok na wyspę. No to ta góra wydawała mi się dosyć wysoka. Jeszcze możemy spróbować wejść... Na tamtą z tyłu, tylko że nasza różdżka nie działa. Znaczy działa, ale ona chyba zadaje teraz mniejsze obrażenia z tego, co mi się wydaje. A właśnie nas coś tu atakuje. Aaaa, my tam byliśmy, bagulnicz! Szybko, uciekaj. No i teraz jak ja mam ich zabić? Uciekaj, unik! Tak, rozwal pół planszy. Dobra, tamci sobie poszli. Czekajcie, muszę ich zabić, bo chciałabym jeszcze wejść na tamtą. No, lej ich. Oni na razie nic nie robią, a ty nic nie robisz. Dobra. Potworki fajnie wybuchają. To jest nasza farma drzewek? Tak. Wiecie, to jest nasz taki dom, gdzie powinno być peaceful, no ale peaceful zbytnio nie jest. No i dobra, no i co? Mamy najwyższy punkt i co? No nie, no tam był najwyższy punkt. No i nie wiem, wydaje mi się, że ten quest po prostu jest jakiś zbugowany. Jeszcze weźmy naszą czarodziejkę.
Jeszcze raz. Ostatnia szansa, czarodziejko. O, dobra. Po schodach się wchodzi, jakbyś nie wiedziała. Jeszcze ewentualnie co możemy zrobić, to otworzyć nasz plecak, wziąć trochę dirta. I tutaj... No i mamy wysoki punkt. Na całusieńką mapę. Co nam się tu świeci? Nie wiem, co ja nacisnęłam. To nam daje powrót do platformy. Na danej mapie chyba. No dobra, mamy tam naszą prywatną wieżę. Ale mamy wszystkie questy zaliczone. To w sumie chciałam. I chciałam wam jeszcze powiedzieć, że właśnie do następnego świata można i wręcz trzeba. Tak mi się wydaje. No nie wiem, bo zawsze możecie tutaj sobie wrócić do tego workbencha, ale moim zdaniem można go po prostu zabrać do... wiesz, w ten sposób o, go zniszczyć, on będzie jako przedmiot i zabrać go na następnego świata. Stół! A możemy sobie po prostu zrobić kolejny. Tu możemy budować dom, możemy budować w kolejnym świecie dom, możemy jeszcze kolejny, nie wiem. Ja bym chciała zrobić jeszcze to. Patrzcie jeszcze... naciskamy teraz trójkę. No i zużyliśmy, ale naprawiliśmy różdżkę. Więc możemy jeszcze jeden. Albo nawet dwa. Teraz trójka. Przeskakujemy na jedynkę. I też naciskamy trójkę. No i mamy pikaksa. No i mamy praktycznie wszystko naprawione. Ja myślę, że... Co, dobudujemy sobie chyba tutaj... nie to. Muszę się nauczyć jeszcze klawiszologii w tej grze. Może powiesimy ją z tej strony. A! Blum! No takie Lego, dosłownie Lego. No kurde, ta gra jest cudowna. Taka słodka, ale równocześnie taka... Taka jaką lubię. Patrzcie, ile ich tam się naroiło! Czy ja mogę zrobić drzwi? Ja już chcę kończyć odcinek, a... Mogę, ale potrzebuję... Copper bary. A mogę robić copper bary? Domyślam się, że robię to tutaj. Dobra, ale to ewentualnie w następnym odcinku, jeżeli będziecie chcieli. Jeżeli tak, zostawcie łapki w górę, zostawcie komentarz, że chcecie kolejny odcinek. Ja go nagram z wielką przyjemnością. A tymczasem... Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jest troszkę długi, ale wiecie, to taki pierwszy. Do następnego.